Dokładnie, dokładnie. Tak jak sobie to założyliśmy, tak to wyglądało. Zagraliśmy bardzo dobre spotkanie i cieszymy się, że jesteśmy w następnej fazie. To znaczy, że gramy bardzo dobrą siatkówkę i że jesteśmy na dobrej drodze. Oby było tak do końca, choć myślę, że to niemożliwe. Wyglądałeś z kwadratu, ale to był taki wasz set trochę na rozruch, na złapanie rytmu? Nie, myślę, że jesteśmy w rytmie. Po prostu myślę, że pierwszy raz jakaś drużyna lekko nam się przeciwstawiła i może to wyglądało tak, że na lekkim ręcznym graliśmy, ale szybko nam zajęło to, żeby się rozpędzić i żeby pewnie dość wygrać. Fajny mi opór do 18, do 13 i do 16. No tak, tak. Tak to na razie wygląda na tym turnieju, ale pewne zwycięstwo, choć myślę, no drużyna Hiszpanii widać było, że przynajmniej w pierwszym secie, że była ułożonym zespołem i coś próbowała walczyć, no ale na nas to nie starczyło. Nie szkoda ci było jako przyjmującemu rywali, jak tak Leon strzelał Hiszpanów serwisem? Nie, ani trochę. Niech sobie radzi i próbuje to jakoś utrzymywać, co wiem, że nie jest łatwe. Teraz no właśnie znacie wielu tych zawodników dość dobrze, trzeba przyznać. Tak, kilku znamy, na szybko nie powiem ilu, chyba trzech. Dobra drużyna, która zaczęła bardzo źle turniej, no ale już w tym ćwierćfinale pokazała, że wraca do swojego poziomu, więc spodziewam się najtrudniejszego meczu jak do tej pory na tym turnieju. W skali głośności to, co się dzisiaj działo w Apeldoorn na tle Rotterdamu, Amsterdamu? Trochę jak w Iranie bym powiedział, naprawdę bardzo głośno, dużo tych trąbek. Kibice tu w Holandii są niesamowici i naprawdę przy nich gra się fantastycznie.